Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marcin Duda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. 4 listopada rozpocznie się 22. Opolska Jesień Literacka, która będzie zainaugurowana wspomnieniem poety, felietonisty, polityka Jana Goczoła. Zatem ta inauguracja będzie historyczna, biograficzna, ale też muzyczna. Tak, to jest pierwsze wydarzenie w ramach Jesieni Literackiej, poza 10 spotkaniami autorskimi. I to wydarzenie, ono będzie, tak jak powiedziałaś, dosyć obszerne w treści. Jest wspomnienie Jana Goczoła, Ślązaka, poety, felietonisty, w ujęciu zarówno poetycko-artystycznym, ale też właśnie w odwołaniu do jego pochodzenia, do jego tradycji, do tego właśnie, że jest po prostu Ślązakiem, był Ślązakiem. No i oczywiście mówimy tutaj o postaci, której właśnie w tym roku obchodzimy 90. rocznicę urodzin. To też nas motywuje do tego i jest dobrym powodem, żebyśmy poruszyli temat postaci Jana Goczoła, jego twórczości. I myślę, że całe wydarzenie będzie bardzo angażujące, bo nie tylko poprzez pryzmat jego twórczości, ale też poprzez pryzmat muzyki i również w związku z wystąpieniem Bartosza Suwińskiego. Tak bardzo już wkradając się w życiorys Jana Goczoła, odkryjemy też te tematy. Czyli z jednej strony mamy wykład, prelekcję, z drugiej strony mamy koncert i wystawę? Tak jest, dokładnie tak. Wystawa zbiorów, które przekazała nam Małgorzata Goczoł. I te zbiory są w bibliotece. Przejęliśmy je już jakiś czas temu. Opracowaniem tych zbiorów zajął się cały sztab ludzi. Także tutaj z tego miejsca też dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w to, żeby właśnie tą wystawę można było przygotować ze zbiorów, które udało nam się przejąć, które dostaliśmy w dar. Wspomniałeś o tym, że przed nami 10 spotkań autorskich. Patrząc na program, mamy tam Katarzynę Grochę, ale mamy Dorotę Masłowską, mamy Tomasza Różyckiego. Zatem ten program jest zróżnicowany. Różni autorzy, ale też różne gatunki. Tak. No właśnie, to jest bardzo intrygujące, że Jesień Literacka potrafi spotkać różne osoby czytające, różne osoby w różnych tak naprawdę gustach się odnajdujące. Rzeczywiście, będzie trochę kryminału, będzie powieści obyczajowej, będzie też powieść biograficzna czy biografia. I to jest święto literatury i z tego się cieszymy, że to tak właśnie wygląda. Natomiast mam nadzieję, że każdy po prostu z Państwa znajdzie coś dla siebie, coś, co nas mocno interesuje, ale też spróbujemy czegoś nowego, może nowych smaków z Bartoszem Kierzunem, który też przecież będzie opowiadał o Neapolu właśnie od strony kuchni, o zwiedzaniu Neapolu przez pryzmat doznań kulinarnych. No a z drugiej strony też niedługo wyjdzie jego nowa książka o Chorwacji, Przewodnik po Chorwacji, więc to jest też ciekawe, że będziemy poruszali również taką literaturę. Tego może też wcześniej tak bardzo na łamach Jesieni Literackiej nie było, przy czym przyznam, że to też kształtują gusta czytelnicze. Właśnie o to chciałam zapytać, jaki jest klucz doboru autorów na takie wydarzenie, na Jesień Literacką? To jest, tutaj jest cała plejada tematów, które musiałbym zdradzić od kuchni, jak to wygląda, bo to jest długa praca, trudna praca, bo też umówmy się, że to nie wygląda w ten sposób, że dzwonimy do każdego autora, którego chcemy zaprosić i on na pewno ma wtedy czas, żeby do nas przyjechać. Ten kalendarz jest wypełniony, zwłaszcza, że to przecież postacie znakomite, nagradzane i ciężko jest zaprosić te osoby. To jest też taki mocny czas wydarzeń w świecie literatury w Polsce, więc nie jest to łatwe. Natomiast kluczem doboru zawsze chcemy naszych czytelników trochę zaskoczyć, ale też wchodzimy w te tematy, które są czytane, tak? Czyli też w te gatunki, które dobrze się wypożyczają w bibliotece. To też nam pokazuje, jakich odbiorców mamy w Opolu, co będzie bardziej pożądane, co będzie troszeczkę mniej i to głównie kształtuje też nasz dobór. Z jednej strony Jesień Literacka jako wydarzenie, z drugiej strony jesień po prostu kalendarzowa. Czy rzeczywiście jest to taki czas w roku, kiedy po książkę, po literaturę sięgamy częściej? Czy na pewno nie jest to jesień czytania? Nie, to jest tak z przekorą mówiąc o tym. To jest raczej zwyżka tego czytelnictwa w ogóle, ale zwyżka w ogóle w Opolu i w Polsce, bo mówimy o wzrostach czytelniczych. Rzeczywiście to się dzieje. Rzeczywiście Polacy coraz więcej czytają. W Opolu też mamy kilkuprocentowy wzrost względem roku ubiegłego. Bardzo nas to cieszy. Biblioteki dalej są tak na miejscu mniej więcej trzecim, czwartym pod względem tego, skąd czytelnik pozyskuje lekturę. Natomiast rzeczywiście czytamy więcej. Jesienią, ja nie wiem, czy jesienią specjalnie to jest tak, że rzeczywiście czytamy więcej. Zauważamy, że czytamy mniej na wakacjach.
Polacy w ogóle jak gdzieś wyjeżdżają, to niektórzy zabierają ze sobą książki, ja też często biorę ze sobą książki, czasem którąś przeczytam, mówiąc wprost. Mamy też czas na inne aktywności w życiu, to czytanie jest ważne, ale przecież tyle fantastycznych rzeczy się dzieje. Także do czytania warto wracać, jeśli ktoś ma na to czas jesienią, wspaniale. Natomiast dla nas to jest też taki dobry czas, kiedy możemy po prostu robić fantastyczne rzeczy wokół czytelnictwa. I to jest też czas, kiedy robi się trochę szybciej ciemno, kiedy ta aura jest znakomita. W ogóle w tym roku mamy połączenie jesieni literackiej z projektem Rezapis jako ocalenie, więc biblioteka będzie pełna instalacji artystycznych i to będzie ciekawym doświadczeniem również w trakcie jesieni, bo poza salą konferencyjną, poza tymi wydarzeniami, poza spotkaniami autorskimi będzie też można po prostu zanurzyć się w sztukę i w sztukę, której motywem przewodnim będzie papier. Także to wszystko nam się znakomicie łączy. Myślę, że czytelnicy będą też tym mocno zaskoczeni, bo kiedy wchodzimy już teraz do biblioteki, to już jedna instalacja jest i ona na pewno wzbudza zainteresowanie, a tych instalacji będzie znacznie więcej. Marcin Duda, dyrektor Miejskiej Biblioteki, co by polecał na długie jesienne wieczory, jeżeli chodzi o literaturę? Ojej, to jest zawsze najtrudniejsze pytanie, bo każdy lubi coś innego. Ja mogę powiedzieć o tym, co teraz polecamy w Bibliotece Miejskiej. Więc myślę, że przede wszystkim książki naszych autorów z jesieni literackiej, czyli tutaj będziemy mówić na przykład o książce Korowód Jakuba Małeckiego, czy o kryminale Schronisko, które spowija mrok Gortycha. Także zachęcam do tego, żeby też niektóre z tych książek przeczytać, zanim oczywiście przyjdziemy na spotkanie, ale też z drugiej strony myślę, i tu przepraszam, zrobię taki nawias, jesień literacka to jest też moment, kiedy możemy nabyć tą książkę właśnie na spotkaniu autorskim, pozyskać autograf i jeśli Państwo nie przeczytają tych książek, to właśnie zachęcam, żeby to autorzy się wypowiedzieli na ich temat i myślę, że na pewno jak będziecie uczestniczyli w tych spotkaniach autorskich, to poczujecie się zachęceni właśnie do tych książek, które będą promowane w trakcie jesieni. One wszystkie są wartościowe, niektóre dopiero się ukażą teraz w listopadzie, natomiast te, które możemy przeczytać, może warto rozdział przeczytać przed przyjściem na spotkanie autorskie, a zobaczyć, co będzie dalej. Ja mam też taki schemat w ogóle, że czytam do 77 strony. Jeśli książka mnie chwyci w tym momencie. 77. Jeżeli do tego momentu jest intrygująca, jeżeli zachęci, to czytam dalej. Jak nie, to sięgam po następną, więc ja mam taki schemat. A skąd ta liczba? Akurat 77? Z rozmowy z bibliotekarzami, bo kiedyś rozmawialiśmy, co czytacie i dlaczego to coś czytacie i padła ta liczba, że niektórzy bibliotekarze czytają do 77. Pomyślałem sobie, to jest takie mocno nasze bibliotekarskie, więc o polskie, skoro tak tutaj bibliotekarze robią i tak jakoś mi się to wkradło w życie. Czyli tradycja jest kontynuowana. Tak. Wracając do programu, o którym już wspomnieliśmy, zauważyłam, być może to jest przypadek, ale no stąd właśnie pytanie do Ciebie. W literaturze, która będzie prezentowana podczas jesieni literackiej, pojawiają się kobiety. Mamy wspomnienie Konopnickiej, mamy Skłodowską Curie, no mamy Katarzynę Grochola, autorkę, która przecież wiemy, że pisze w dużej mierze dla kobiet. No właśnie, czy ten motyw kobiet jest celowy, jeżeli chodzi o tę jesień literacką, o tę edycję? Myślę, że zawsze staramy się sięgać do literatury wszechstronnej, różnej i nigdy nie kierujemy się szczególnie jakimś jednym torem. Tak? Kogoś bardziej przyciągnąć, czy może bardziej mężczyzna, może bardziej kobiety. Nie szukamy takich kierunków. To jest przypadek w tym wypadku. Natomiast muszę powiedzieć, że świetne są te spotkania, gdzie dużo treści jest poświęconych kobietom. One są naprawdę znakomite i w zeszłym roku mieliśmy takie spotkanie, które pamiętam, do dziś sala była wypełniona po brzegi i no to są cudowne momenty i tutaj też mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Tym bardziej, że te powieści, zwłaszcza powieść biograficzna o Marii Curie Skłodowskiej, to nie jest powieść tylko o badaczce naukowczyni, ale ona jest napisana przez pryzmat romansów tak naprawdę, dwóch i one tak kończą się może niekoniecznie szczęśliwie, ale to jest ciekawe, że możemy poznać taką postać nie tylko tak, jak ją przedstawiono nam w szkole. Także te powieści, no i sam fakt tego, że to jest powieść biograficzna, łatwiejsza w przyswojeniu, przyjemniejsza. Ja osobiście wolę takie rozwiązania. No i tak jak wspomniałaś o Konopnickiej, biografia też na pewno intrygująca, bo przecież Grzebałkowska to jest znakomita autorka i na 100% to jest znakomite dzieło. Mam nadzieję, że dużo się będzie działo w trakcie tych spotkań po prostu i że dużo mężczyzn przyjdzie na te spotkania. I w ogóle cudownie byłoby, jakby wielu panów przychodziło, bo tu trzeba powiedzieć i to otwarcie, że czytają przede wszystkim kobiety. Tak, większość kobiet to są nasze czytelniczki. Mężczyźni też czytają, chłopcy też czytają. 30% chłopców czyta literaturę young new adult według najnowszych badań, tylko się do tego nie przyznają.
I myślę, że tak jest, że ci panowie czytają, ale czytają za kulisami. Czasem po prostu nie uczestniczą w takim bezpośrednim życiu kulturalnym w trakcie spotkań, to może bardziej intryguje kobiety. Także może nawet nie tyle co spotkania o kobietach dla kobiet, tylko w ogóle to wszystko jest dla wszystkich, a rzeczywiście częściej kobiety uczestniczą w spotkaniach. No i to też jest radość. 4 listopada rozpocznie się 22. Polska Jesień Literacka. Wszystkie spotkania autorskie, które są w programie, będą odbywały się w głównym budynku? O godzinie 18, tak. Wstęp wolny, nie ma zapisów. Wstęp wolny, nie ma zapisów, za to jest mnóstwo ciekawych dodatkowych atrakcji. Poza oczywiście instalacjami z Zapis jako ocalenie, to będziemy jeszcze zaskakiwać Państwa konkursami. Będzie można wyjść z książką ufundowaną na przykład przez wydawnictwo Czarne, bądź stalonem na kawę do kawki. Także myślę, że dużo takich małych, przyjemnych atrakcji w trakcie samej jesieni się odbędzie. No oczywiście najważniejsze są same spotkania, też obecność z być może ulubionym autorem, a być może z kimś, kogo w ogóle nie znaliśmy wcześniej, i to też jest intrygujące, że można w ten sposób poznać nowe gatunki, poznać nową, ciekawą osobę i zagłębić się w coś, czego jeszcze nie znamy. Także myślę, że to jest cudowny czas, żeby w ogóle zacząć odkrywać nowe horyzonty, i do tego Państwa zachęcam. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. Moim Państwa gościem był Marcin Duda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Bardzo dziękuję.